Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy tydzień temu byliśmy u Pawła Sławka w miejscowości Rudziczka, tutaj w jego stolarni, my przywieźliśmy akurat kartkę na ogiera wykonaną z płyty takiej normalnej, meblowej. Innym wykonaniem, znaczy cięższa troszeczkę była, ale widzę już Paweł w ciągu tygodnia wykonał taką klatkę, o której wspominaliśmy, ze sklejki. Tych klatek już było kilka wykonanych, te klatki znalazły już nabywców, natomiast tutaj mamy taką akurat, która no, jest w trakcie montażu, tutaj zostało nam do zamontowania tylko tutaj zamknięcia, one będą za chwilę zamontowane, ale pokażmy jeszcze raz. Ta klatka ze sklejki, ona wygląda troszeczkę inaczej, jest troszeczkę lżejsza, tak bardziej powiedzmy estetycznie wykonana i pokażmy, Paweł, jak to wygląda. Co się zmieniło w stosunku do tamtej? Szuflady mamy troszeczkę inne. Co się zmieniło? Zmieniło się ogólnie budowa klatki, jest forma jest taka sama. I wymiary chyba. Wymiary są takie same. Stolik pod to jest ten sam. Jedno to, że materiał się zmienił, zmieniło się z płyty wiurowej, budowy takiej meblowej na sklejkę ze względu na większą wytrzymałość i materiał jest lżejszy. Także we dwóch można sobie spokojnie tą klatkę podnieść. Zostały wykonane ruszta ze stagni rdzewnej oraz tutaj są, to trzeba akurat wyciągnąć wszystko, żeby otworzyć. Albo pchniemy tu, poczekaj, pchniemy tak, całe. Wypchamy w tamtą stronę. Wypchamy w tamtą stronę jedno. O, i zobaczymy, o, i widzimy od razu, popatrzmy. Tak samo są rozwiązane, jak już tu jesteśmy, o. I tu, o, widzimy tutaj. Się otwiera, tak samo, przypomnijmy, jest bardzo po zamknięciu. Spasowane. Tam otwórz. I tutaj, kiedy samiec siedzi sobie w środku, no, samiczkę, którą chce, o, tam nie, ten, który... O, nie, tam musisz wypchnąć, o, ten, zobaczmy. Ta klapka. Teraz tutaj, kiedy drugie wysuniemy tego miejsca, jest bardzo dużo, tam sobie możemy to wszystko zobaczyć. Ale mówię, ze sklejki jest wykonane, wzmocnienia są też odpowiednio tak samo tutaj zamontowane. I teraz tutaj, kiedy tylko dalej tutaj byśmy wyciągnęli, przykręcamy trzy dziurki śruby, są, tak, dokładnie. Od przodu, od dołu, od tyłu i od góry. I wtedy się wszystko ładnie trzyma. Także dwie strony rozciągamy, tu jest dla samca typowo, tu są na po dwie samice po bokach. I teraz zachęcamy, jakby ktoś chciał, to mamy już takie wersje na miejscu, są wykonane ze sklejki. Wymiar jest ten sam, 107 cm szerokości, głębokość chyba około 80 i wysokość 90, takie mniej więcej parametry. No, zainteresowanie jest bardzo duże, nie możemy się wyrobić, po nocach robimy, ale już kilkanaście ładnych, nawet ponad 20 sztuk zrobiliśmy, sprzedaliśmy. Także no, naprawdę jest efekt tego, nie? Zachęcamy wszystkich do kupienia. Popatrzmy jeszcze raz, tutaj dokładnie jest to samo, możemy sobie tutaj otworzyć. Podnieś do góry. Podniesiemy do góry, tak, no teraz musimy, bo tu mamy wewnątrz, to akurat nie idzie, ale zobaczmy, ruszt jest tutaj wykonany, tak jak Paweł mówił, ze stali nierdzewnej. I ta ciekawostka nowa, co tu jest, że szuflada my tam mieliśmy z komorowego PCV, natomiast tutaj Paweł wykonał takie coś, że ma ze spłyty wiśniowej i z płytą z rączką. O. Także tutaj zachęcamy wszystkich do zainteresowania się jeszcze raz tą klatką, a tutaj jeszcze przypomnijmy, no nie widzę żadnych koszy, te kosze, które pokażemy. Znaczy są kosze na drugiej hali? Tak, ale to pokażemy, ale powiedzmy tak, bo wszystko będziemy to mieli, te akcesoria, no tej klatki nie wiem, czy będziemy mieli może... Też będziemy mieli taką klatkę. Ale powiedzmy kiedy, 14 kwietnia na hali Galeria Szyb Wilson, tam gdzie odbywała się aukcja na rzecz podopiecznych Fundacji Ludzki Gest pana Jakuba Błaszczykowskiego. Będzie można te akcesoria, wszystkie, które są tutaj w ofercie firmy Gołębie Odrzutowe, nabyć. Dlatego chętnych wszystkich zapraszamy. Tutaj jakby ktoś chciał, to były karmiki takie, jak tu mamy. No, to będą karmiki, będą siedzonka, będą regały dla młodych, będą różnego rodzaju cele. Także wszystkie akcesoria, wyposażenie gołębników. Także na razie dziękujemy. No i zachęcamy wszystkich do zakupów tutaj w firmie gołębieodrzutowe.pl. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. No tutaj nim wyjedziemy z firmy gołębieodrzutowe.pl, tutaj z Rudziczki, to jeszcze zobaczmy te kosze, przyszliśmy zobaczyć, ja tu parę koszy zabiorę z sobą, one będą u kolegi Maćka Wudzika w sprzedaży tam w Kosakowie, w sklepie, akurat tam jedziemy, ale zobaczmy, tutaj trwa produkcja cały czas, te wszystkie akcesoria, no zapotrzebowanie na te kosze jest duże, tym bardziej, że one są bardzo dobrze jakościowo wykonane, także zachęcamy wszystkich do kupowania tutaj tych akcesoriów gołębiarskich, które kolega Paweł Sławek w firmie Gołębie Odrzutowe tutaj produkuje. O, i wszystko to przypominamy, 14 kwietnia w Galerii Szyb Wilson. Tam będzie można podczas wiosennego kiermaszu gołębi wszystko to nabyć. Także na razie dziękujemy. A tutaj jeszcze popatrzmy, kolega ten, co to robi, to ma koszulkę z napisem Belgica de Vert. A o tej firmie i o tych produktach za chwilkę porozmawiamy. Ale na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.